W miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej powstanie tzw. układ kogeneracyjny. Spółka otrzymała 100% finansowanie wartej blisko 30 milionów inwestycji ze środków zewnętrznych, dzięki czemu po zakończeniu wszelkich prac, a plan zakłada, że nastąpi to już w październiku 2022 roku, MPET stanie się elektrociepłownią. Ilość wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej będzie na poziomie 4200 MWh. To jest taka ilość, która jest niezbędna do tego, żeby rocznie wypełnić zapotrzebowanie, które jest zgłaszane przez około 4000 domków jednorodzinnych. Tyle energii elektrycznej zostanie wyprodukowane w naszej instalacji kogeneracyjnej. Układ kogeneracyjny pozwoli, jak przekonuje prezes spółki Paweł Kupczak, zaoszczędzić ilość spalanego w MPC-u węgla. Obecnie, aby zapewnić ciągłość dostaw ciepła dla swoich klientów, spółka wykorzystuje rocznie około 400 wagonów tego paliwa. Będzie to o 1/3 mniej tych wagonów, które będą wjeżdżać do MPC-u. Dzięki temu też staniemy się systemem efektywnym energetycznie, co oznacza, że jeszcze do niedawna tutaj na Millennium produkcja odbywała się w 100% z węgla, produkcja ciepła, a już od jesieni przyszłego roku ta produkcja będzie w 50% z węgla, w 30% z kogeneracji gazowej oraz w 20% z biomasy. Przeprowadzeniem całości inwestycji zajmie się firma Enervigo z Mielca, realizująca ją w systemie Zaprojektuj-Wybuduj. Prezes firmy Piotr Andrusiewicz zaprezentował technologię działania układu kogeneracyjnego. Jest to technologia oparta o układ sprzężony z silnika tłukowego spalinowego zasilanego gazem ziemnym sprzężonego z prądnicą, gdzie energię elektryczną wytwarzamy właśnie na prądnicy napędzanej gazem ziemnym, ekologicznym paliwem i ciepło jest odzyskiwane z układów chłodzenia samego silnika, czyli z chłodzenia paszczowodnego, z miski olejowej i interkulera pierwszego stopnia, natomiast pozostała część ciepła jest wytwarzana też z odzysku ciepła ze spalin. Inwestycja wpisuje się w projekt Zielony Nowy Sącz, jak również, o czym przekonywał prezes Kupczak, pozwoli na większe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o poziom cen ciepła dostarczanych przez MPEC.